Siema, hejo, słuchajcie, dzisiaj przewozimy Dragstera do mnie do garażu. Dawno Dragstera na kanale nie było. To jest moje oczko w głowie. Będzie dzisiaj odpalany, przewożony. Hejo. Hejo, co ty Tomek robisz? To co? Bierzemy ciężarówkę dzisiaj i jedziemy po Dragstera. Ja bym tą wektrę wziął. Ale po co? No tak. Wektrę? No. I na co? Dochodzimy, zobaczymy. Taka wektra ci się podoba? No rozpierdź. Ojej, to było kombinowane. Co było kombinowane? A, no tak, kurde. Chyba mała demolka. Coś było potrzebne na klamoty. Ale wektra fajna, nie? W ogóle. Taka policyjna, wiesz? No. Ładna, nie? Bardzo ładna. To wiesz co, to już lepszy ten Volkswagen. Nie, bo lusterka. Nie, bo lusterka nie ma. O, ktoś tu pił, zaparowało. Jeszcze tam siedzą. Jeszcze tam siedzą. A my dzisiaj bierzemy to. To możemy sobie tak wziąć? No, a jest kluczyk? Kluczyk jest. No to jedziemy. Nie będzie krzyczał? Nie. Uradzia to wiesz. Zostawimy mu zawsze tego. No, Forda. Dobra, jak nie będzie krzyczał. No nie będzie, no. Pasy wziąłeś? Dzisiaj taką dryndą jedziemy, po Dragstera. A musisz otworzyć mi. Leku wskakuj na foteliku. Za dziesięcy, dobra. O, takim nie jechałem nigdy. Pawie. Czekaj, przełożę. Nie, no jest na stałe. Nie, no pawie się przyłożył. Nie, no jest zablokowany. Widzisz? Czyli w Pinder dzisiaj jadę. Dawaj. Gdzie? Bo ten fotelik się złamie, on jest do iluś kilo. Do 36 kilo, włamie się. A myślisz, że ja ile ważę? Włamie się. Przyjechaliśmy, zabraliśmy Radziowi brykę i jedziemy pod Dragstera. 180. Tęsknisz za Dragsterem, Tomek? To no nie widziałem, bo ja wyjeżdżę. No. To małe wyścigi zrobimy kładami, co? Tym twoim, nowym. Nie wiem, czy kupię, nie? No. Mi się wydaje, że kupisz. Jedziemy do naszego super garażu, ale powiem wam, że taki bidny jest ten garaż, nie? Ale nasz, własny. Ładnie miasto widać z tej bocznej drogi. Całe, nawet tu widzę kościół, jeden, drugi. Dobre trzymanie skubany ten fotelik ma. Niby do 37 kg, ale bleka utrzyma. Nic nie połamałem, Radziu. Wszystko jest dobrze. Jedziemy, jedziemy dryndą. Nawet radio mamy. I CB radio, ty. Mobilki, nie chcesz pogadać przez radio? Nie? Jedziemy, jedziemy. Po Dragstera. Mieścimy, nie? No jest większy. Większy był. Ale też nas puścił. Patrz, jaki grzeczny. Słuchaj, a ta laweta, to jest laweta? Co to jest w ogóle? No, auto laweta. Auto laweta. No właśnie, auto laweta. A ona ma koguty? Ma jakąś sygnalizację? Nie? Nie wiesz? Będziemy pijać. Będziemy pijać. Uważaj. No, prosto, prosto. Tylko tu, wiesz, pierwszeństwo. Tam ci mają. Raczej. Ale wiecie co, w tym roku jeszcze, bo będzie ciepło u nas, Sylwestra, Dragster wyjedzie na szosy. Będzie się działo. Może znajdzie się jakiś śmiałek, żeby się ze mną ścigać. Nie to, nie to. Ciekawe kto, a to moja ulica, Willy Boys. Tu się uczyłem najwięcej. Teraz widzę jaka ona krzywa. Dlatego mnie zrzucało na lewo. I jest sam on, Dragster. To jest główny punkt naszego odcinka. Dragster. Dawno nie odpalany, dawno nie jeżdżony, opony nawet nie zjechane.
Zaraz go pakujemy na lawetę. Italjet 180. Ostatnia podróż. Nie. To się dopiero będzie działo z tym dragsterem. Trzyma się wszystko. Dragster trochę leci. Nie, no już dobrze. Na 5 pasów jest zapięty. Tylko kawałek. Trochę nietypowo pojedzie, bo bokiem. Dragster bokiem leci na lawecie. Dragster zapakowany, jedziemy, byki. Jedziemy do mnie na garaż. Dragster będzie upalany, słońce wychodzi. Piździ u nas jeszcze, ale to mnie i tak nie powstrzyma przed odpaleniem i jazdą. Aż z tego zimna mi się język plącze. Zimno. Piździ po prostu. Ale słońce się przebija, patrzcie. Może zagrzeje. Asfalt się robi suchy. Teraz to będę miał wybór, albo wyjechać beton na kole, czy dragstera wziąć. No i dragster jest w garażu. Dzisiaj pierwsze odpalenie będzie. Być może jazda. Zrobię tutaj jeszcze trochę miejsca, także będzie miał fajne miejsce, takie eksponowane. Black Opso i Dragster. To tymczasem. Jestem ciekawy, czy Dragster odpali Italjet za pierwszym razem z kopajki. Także tak, Dragster jest na miejscu. Jestem ciekawy, czy odpali, trzeba go trochę odkurzyć, odświeżyć. Akumulator to już pewnie rozładowany. Nie jest rozładowany, tylko mam... bym musiał znaleźć taką śrubę. Dobra, próba odpalenia. Niech sobie trochę pochodzi, pogada. Jest. Zapach głosował w garażu.
myślałem, że dzisiaj wyjadę, ale niestety deszcz pada. Na mokrym skutera, na mokrym nie biorę. Muszę go przykryć, bo dziurę mam tutaj w dachu. Będzie kapać na niego. Już pokapało. O, ale zadyma się zrobiła. A ten skuter, jak on długo stał, zanim my go wzięliśmy, słuchajcie, z 3 lata stał na dworzu. Można powiedzieć, że odpalił w tym samym dniu, jak go przywieźliśmy. Porobiłem różne modyfikacje, na poprzednich odcinkach widać. Fajny wydech Malos jego wleciał. Dużo pozmienialiśmy i w napędzie, malowanie, dostał nowe lusterka, kierunkowskazy, filterek, malowane felgi, nowe opony. Siedzenie obszyłem sam pod kolor, pod niebieski. Czyli taki zupełnie inny sprzęcik. Taki ścigacz wśród skuterów. Powiem, że bardzo jestem z niego zadowolony. No a teraz dostanie czerwone przykrycie. Włoskie z Ducati. No to włoska jest maszyna, także daleko to nie spadło. To wtedy nara, trzymajcie się, czekajcie na odcinki z Rockstera. Najważniejsze, że jest tutaj przy mnie i zawsze będzie można przyjść do garażu i odpalić, posłuchać jak to chodzi. Podregulować trochę, bym musiał podregulować trochę gaźnik, bo nie wkręca się tak jakbym chciał. Po prostu coś nagrzebałem wcześniej i nie mogę wrócić do tych ustawień, które były. No dobra, to nara, trzymajcie się, hejos. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.